Nagrodzeni zostali uczniowie szkół powiatu świdnickiego. Wyróżnionych zostało 141 osób za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz za najlepsze wyniki maturalne. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy szkół i uczniowie, a nagrody wręczała wicestarosta Alicja Synowska, etatowy członek zarządu Sabina Cebula oraz dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego Stanisław Szelewa. W tym roku jesteśmy szczególnie dumni, bo mogliśmy przyznać aż 141 osobom właśnie wyróżnienia Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia, jeśli chodzi o wyniki maturalne, udział w różnych olimpiadach, również nagrody sportowe. I powiem tak, to jest tak szeroki przekrój tych pasji młodzieży, bo to jest i poloniści, matematycy, chemicy, fizycy, różne konkurencje sportowe. Także jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tej młodzieży, bo to jest bardzo wielki wysiłek zarówno ich rodziców, jak i nauczycieli, dyrektorów szkół, całego grona pedagogicznego. I dzisiaj chcemy całym zarządem powiatu podziękować im za to i życzyć dalszych sukcesów w rozwoju naukowym i zawodowym. Widać, ciężka praca w ciągu całego roku szkolnego się opłaciła.